Jak co roku 15 sierpnia, święto wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, Jasna Góra staje się celem dziesiątek tysięcy pielgrzymów z całej Polski. Dlaczego to miejsce jest dla nich tak wyjątkowe? Jasna Góra jest takim miejscem, które powinien każdy odwiedzić. Jasna Góra jest to niesamowite miejsce, w którym właśnie to jest miejsce, w którym jestem co rok o tej samej porze, tutaj na mszy świętej. Tutaj jest wizerunek Matki Boskiej, która, skoro jestem chrześcijanką, jestem katoliczką, jest dla mnie bardzo ważna. Niektórzy na Jasną Górę wędrują po raz pierwszy, innych można nazwać już weteranami. Idę po raz 17 w tym roku. Zaczęłam w 2002 roku i myślałam, że to będzie moje jedyne wyjście, ale po prostu czas tak na mnie działał, że ja co roku już mówię, idę ostatni raz, ale ten magnes tej pielgrzymki ciągnie mnie ponownie. Ja pielgrzymuję po raz 15, tutaj koleżanka po raz pierwszy, także dopiero przeciera szlaki pielgrzymkowe. Ja już czuję się trochę tak bardziej jak taka starsza siostra. Idziemy z Rzeszowa, 300 km, to jest kawałek drogi. Tego roku nas szło 1200 ludzi. Wierni do Częstochowy przybywają z różnymi intencjami, nierzadko bardzo osobistymi. Przybywam z Kurłówki z intencją o zdrowie mojego wujka, ponieważ 2 albo 3 lata temu wykryto u niego raka i niedawno miał właśnie przeszczep szpiku kostnego i może coś pomoże. W tym roku idę w intencji córki, w intencji jej zdrowia i żeby życie rodzinne jej się układało. Są intencje. No mam wnuka psychicznie teraz chorego. Mam w intencji jeszcze mojego, tak nazywam go heretyka, bo taki jest, no trudno mi inaczej określić. Też dziecko 5-letnie nie chodzi na nogach i trzecia intencja moja jest, aby córka miała dziecko, a ma już 40 lat. Pielgrzymi podkreślają, że atmosfera, gdy już osiągnie się cel, jest wyjątkowa. Tu ta atmosfera na wałach, kiedy te 5 diecezji tutaj śpiewa, wielbi Boga, jest niepowtarzalna, więc ktoś, kto tego nie doświadczył, to pewnie trudno mu jest to zrozumieć.